Halo, 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 dzień dobry wszystkim, z tej strony Keep the Beat, to jest kanał o koszykówce wirtualnej. Dziś zagramy coś innego, zagramy dzisiaj coś fajnego i zagramy też z kolegami. Zagramy z Polakami w Triple Threat Parku, czyli takim parku dostępnym w trybie My Team, ale z twistem, bo zrobimy sobie taki pack and play, czyli generalnie każdy z nas kupi sobie po 3 paczki i z tych paczek, z tych zawodników, którzy nam wypadną, stworzymy sobie naszą najlepszą potencjalną trójką. Sami doskonale wiecie, jaki jest drop w tych paczkach, może być naprawdę nieciekawie, sami zobaczcie, jak to się wszystko potoczyło. A dziś na moim Instagramie zakończenie konkursu, w którym można było wygrać NBA 2K25 na PlayStation 5. Mówiłem o tym w poprzednim filmie, zapowiadałem ten konkurs. Keep the Beat 88 na Insta, zaobserwuj, dołącz do kanału nadawczego, bądź na bieżąco itp. itd. Bierz telefon w łapę i lecisz z tematem. Zagram dzisiaj z Jancio.pl oraz X Limonek. Jancio.pl to jest youtuber, polski youtuber, który robi treści z m.in. My Teamu w NBA 2K25, ale z poprzedniej edycji oczywiście też robił. Moim zdaniem to jest jeden z naprawdę bardzo dobrych graczy na polskiej scenie koszykarsko-wirtualnej. Zapoznaliśmy się na turnieju w NBA 2K bodajże 23. Te 2 lata temu, a X Limonek to jest z kolei ziomek, który zwyciężył turniej w My League na Discordzie Jancia. Takim właśnie składem gramy, ale już nie przedłużajmy czas na losowanko. Ta paczka z Wagnerem i Markanenem kupił ziomek przed nami, więc oczywiście to się nie wlicza do zabawy, ale Jancio już tutaj kupuje. Zastanawialiśmy się nad tym, jakie paczki kupić i ostatecznie stwierdził, że kupi pierwszą Dukes of Dunk. Okej, nic się nie świeci. Przepraszam, ale masz diamenta chyba, czekaj. Buty diamentowe. Nie, to but. O kurde, o kurde. O ja tego nie widzę. Chociaż są koszule. Akurat są chociaż koszuleczki meczujące, ty, Utah. Dobra, po zakupieniu paczek, w którym wypadł nam Julius Randle oraz Chris Dunn, przyszła kolej na mnie. Otworzyłem Deluxa Dukes of Dunk nowej kolekcji i... Ej! Oooo! To jest ametyst czy pink... Nie, to jest ametyst chyba, nie? To nie jest pink diamond? Ametyst jest taki bardziej fioletowy chyba. To takie... jeśli to będzie pink diamond, to ja to chyba padnę na zawał. Stary, to jest różowe, ja nie widzę tego koloru, ale czekaj. Jeśli to jest pink diamond, to nie wierzę. Czekajcie. Czemu ja nic nie widzę? Czekaj. Close shot 94. Wypadł mi Zion Williamson! Co to wow, jest? Nie wierzę! Nie wierzę! Wypadł mi Zion Williamson! Żałuję, że kamerki nie podłączyłem. Nie? No excuses teraz. Co jest? To jest mój najlepszy drop w życiu. Gram kilka meczów z Zionem i wysyłam go na aukcję. Ja już nie wiem, czy potrzebuję więcej paczek otwierać. Które ty to otworzyłeś? Dukes of the Dunk? Ale Deluxe. Deluxe, a ja otworzyłem zwykłą, dobra, już rozumiem. Ta karta się teraz świeci nade mną. Oni tak specjalnie robią, żeby teraz wszyscy inni szli kupować paczki. To jest stary zagrywka psychologiczna. Dobra, to ja otwieram Barbecue Buckets. Może ktoś lepszy niż ten Julius Randle przynajmniej. Warto, słuchajcie, warto. Gerald Green, ty, on kiedyś był mega mocny. Gerald Green jest zawsze dobrą kartą w 2K, nawet no jak ma niski overall. Oj, chyba nic nie ma znowu. O kurde, Moses Moody. Dwie złote karty, jedna z nich jest w miarę dobra, no ale moja kolej. Ej! Nie, dobra, nie. To jest ametyst. Naprawdę, to już. Ej, jeszcze Darwin Ham gratis! Warto chyba sobie te VC czasem odłożyć na tą deluxe paczkę, widzę. Post control, 81. Jokic ma więcej, to nie jest Jokic. Nie, no Janis! To Janis. Jaki drop! Jeszcze hologramowy, jeszcze patrzcie. Holo. Yeah. Panowie, przepraszam. Przepraszam, ale... Idę się zabić ostatnią paczką. Nigdy w życiu coś takiego... Dwie paczki, nie? Limit szczęścia chyba już wykorzystałem w tej edycji. Może mi chociaż ktoś grywalny tutaj, chociaż pewnie będę grał tym Gerardem Greenem, no zobaczymy. Josh Hart, ja go też lubię całkiem, dobra. No chyba Chris, o, chociaż lubi, Robert Pack. Ej, to jest bardzo dobra karta, w Salary Cupie bardzo dużo, dużo osób nim biega. Dobra, to otwieram jeszcze, bo takie były zasady, jedną ligową paczuszkę i jestem gotów. Teraz to sobie możesz kupić tych paczek 150 po tym Williamsonie. Ale dobra, Mike Conley, let's go. Pink Diamond, Zion Williamson, overall 96, aż 9 badży fioletowych, 11 złotych, tutaj post-lockdown, posterizer, inne badże, ratingi są też naprawdę wysokie. Trójka na poziomie 80, driving dunk, 98, defense całkiem ok, ale szybkość na poziomie 92, to jest cheat code. Zion Williamson, Gerald Green, Robert Pack versus Bill Laimbeer, Tracy McGrady i Pau Gasol. Naprawdę
dobry team. Gasol postuje, ale Zion jest mega silny, próbuje i udało się przykryć. Udało się zebrać, więc szybka kontra i Robert Pack za 3. Let's go! Jedziemy z nimi. Nie zdążę. Dobra, jest. Contest. Ej. On nie szanuje mojego rzutu, ale udało się i tak go wyprzedzić. Kryje ten z 40. Co to jest za postać? Jakiś diament to jest. Bill Laimbeer. Dawaj, dawaj, ja ci to postawię, dawaj, idź tam. Dobra, jestem jakby co? Dawaj tu. Go Let's to go. Shooting. Tracy McGrady za 3. Teraz nie wpada. Mamy zbiórkę. Okej. Okay. I gramy kontrę. Gerald Green. Jest dunk. Ej. O kurde. O, weszło. Jeszcze raz Robert Pack. O, oh baby, to było dobre. Jeszcze nie miałem wyczajonego release'u. Ogarnę, ogarnę. Ale poszedł. Nie ma. Idziemy, idziemy, idziemy. Po co skaczesz? Nice. Oh, zapakował nad dwoma. Gerald Green odrzuca do Roberta Packa spod kosza. Dobra, jeszcze raz. Let's go. Ale chodzi piła. Ajajaj. 19-16, przegrywamy i Bill Laimbeer zdobywa te punkty. Niestety, pierwszy mecz kończymy porażką. A w drugim gramy z Tracym, Austinem Riversem oraz Pervisem Ellisonem. O kurde, między nogami mi zagrał, ty. O nie, no tak się nie będziemy bawić. Co? Jestem zajebisty. Ja pierniczę, co się dzieje? Ważne, że tutaj jest dobry vibe w tej drużynie, to tak jak w Lakersach. Dobry vibe jest, dawno takiego nie było. And one. Nice. Dobra, dobra, 3 sekundy, idzie sam. Udało się obronić. Zion. Jeszcze tu z faulem. Gerald Green pod kosz. Jazda. Tak jest. Przegrywałem 15-11. Handoff. Gerald Green odrzuca. I Robert Pack za 3. Let's go! Brawo! Jeszcze jeden punkt. Kryjemy, kryjemy. Przechwyt. O proszę! To jest przesada, nie? Truja. Mhm. W końcu wpadło. Uwaga na bocika. Jest remis i za chwilę będzie 19-17. Ole, pompeczka! Nice. Oh yeah! O. Nice. 21-20. Mamy zbiórkę i będzie szybka kontra. To ma po to? Kończy to. Góra. Tak jest. Pierwsze zwycięstwo, panowie. Mamy to. Trzecie spotkanie i tutaj drobna zmiana. Zamiast Geralda Greena będzie zielony podstawowy Julius Randle. Troszkę nam brakuje centymetrów pod koszem. No dobra. Kogo oni tam mają? Co to za jakiś robot? Jakiś Gallinari diamentowy, no właśnie. Malcolm Brogdon i też ma Ziona, tego samego co ja. Nice. Asza, super. Dobra, idę od razu. Jazda. Julius, kurde, zielony Julius. Dobra, dobra, zmieniliśmy się, no. O ja. Tak jest. Brawo. Ściągam obrońców, odrzucam i na lewą stronę. Tak jest, Robert nice. Pack za 3. Próbuj go zgasić. Jest obrona. Zion przykrył Ziona. I to jest break starter. Napędzamy kontrę. Lewy róg, nikt nie kryje. Nikt nie kryje. Tak jest! Ale się pietetruje. Dobra, mamy. Zbiura. Tak jest. Alej. Alej. Nice. Yeah, boy. Też się obrazili chyba. Na siebie. Nie się obraża. Tak, Dawaj, random za 3. Tu już jest po meczu. Tu już jest, się dosłownie bawimy. Alej. Jestem. Ja muszę. Release muszę wyczaić. Dobra. To ja to dobijam. Slightly early. Jeszcze raz. Sami zagrywamy, tak jest. Ale grają. I teraz lecimy. Dawaj, ale od tablicy. Dobra, nie od tablicy, może być. Ale fajnie jest zwyciężyć. Okej, 2-1. Ten mecz był beznadziejny, ale gramy dalej. Musimy zdobyć 5 zwycięstw z rzędu, aby tutaj ogarnąć sobie te nagrody dzienne. Dzisiaj akurat za 5 zwycięstw jest jakaś paczka premium. Pascal Siakam, Chet Holmgren i szafirowy pojazd Stojakowicz. Ciekawy wybór karty. O kurde. Siakam i Holmgren, to pod koszem będzie fajnie. Odrzucam.
Jancio. Spróbuję, co mi szkodzi. No, prawie, że tak. 67 trójek. Tobie przydzieliło tego Holmgrena. A nie, ty, tego, ten Stojakowicz taki wysoki? Ja cię. Kurde. Dawaj to. Brawo. Walczycie, walczycie. Przechwyt? Nie, bez przechwytu. Ale było blisko. Dobre rotacje w obronie. Mam 5 sekund do końca. Nie przepchniesz Zajona, nie przepchniesz go. Nie ma szans. Odrzuca i musi rzut przez ręce. Ach ty. Ale Chet wyskoczył znikąd, ale tak udało się przykryć. Druga zbiórka i dostał czapę. Mamy to, jaki defense. Tak jest. Ale zaczęło chodzić. Chyba jak oni chcieli, se ważą. Lewo, prawo. Nice. Zbiórę. O kurde. Z kontestem z gry na wo. Ja to trzymam tak długo i to jest slightly early. Dobra, mam to. Prawo. Przechwyt i kontra. Biegną na lewo. Lecimy. Ale nie, odrzuca. Truja z prawej strony. Brawo, nice. Tak jest. Dobra, dawaj, od piłki ci to postawię. O właśnie. Dobra, nice. 14-11 dla nas. Rzut przez ręce, nie ma. Ale nie ma zbiórki tutaj. Jest przechwyt. Nie ma zbiórek, są przechwyty. I ale jup! Ale poszedł. Się ten Zion. Dobra, dawaj, dawaj, ja rzucam. Dawaj na truje. Pomyliłem to... ikony. Ikony pomyliłem. Dobra. Nie. Lol. Z góra. Się zgubili. Ale? Poszedł sam, ale nice. Dali sobie spokój przeciwnicy z grą. Też na końcu przestali grać. Kolejne spotkanie. Mamy tu dwie karty wolnych agentów. Giannis Edwards oraz ametystowy Stephen Curry. Dobra, dobra, wiem, widziałem. Co ty? Bo jak właśnie, jak na parku tam ludzie dają sobie 9-2 close shota, to włączają sobie ten real player percentage i sobie trafiają very tighty normalnie, bez tajemowania. O właśnie. Ale to jest łatwe. Zwykły pick and roll, 8-0. Na całej drużynie. 12-0, my idziemy tu na jakiś rekord. Ale jup! Nice. Style już opanowane Zionem. Idziemy. Tak jest. Jaki fajny meczyk. Jaki wesoły, taki relaksujący. 18-2. Crossover. 20-2. Deklasacja. Co ty? Co tu się co dzieje? Ej, ładnie to zrobili. Muszę przyznać, ładnie. Zielone. Okej. Wow, chyba wyczaiłem ten rzut. No, wpadają te zwycięstwa. Za chwilę będzie streak. My tu mamy Roya. Ale nic, nie spadł. Obchamy pod kosz wszystko. Tak. Ile nas nie rozrzucają. Ja mogę zrobić barbecue chicken. Vince Carter nie trafia, jest zbiórka. I kontra. Od razu. Mamy remis 2-2. Omijam Vince'a. Niepotrzebnie tutaj spamuję ten przechwyt. Zion do ścinającego Randla. I jeszcze raz. Julius Randle ścina pod kosz. Ale jup od tablicy. Prawy korner. Swish! Biorę Vince'a. Wszyscy to wiedzieli po prostu. No i próbowałem to zrobić. Żeby mi tu nie sypnął. Ajajaj, mamy remis po 17. Brawo. Jest defense. Żebyśmy zaraz tego streaka nie stracili. Tak jest. Rzut przez ręce. Mamy to. Dobrze, on to wszystko skleja, ten Zion. Ja już to kończę. Faulem. Tak jest, nice. Faulem. To jest zabawne, że ta animacja się nie kończy. Kolejne zwycięstwo do przodu. I ostatni meczek. Tracy, ametystowy KD oraz free agent Luka. Duranta, ale spoko. A, ten nie gra w ogóle, Doncic. Taki z niego gra jak. Nie wpadło, ale mamy zbiórkę w ataku. Pyk. Biorę na plecy, nie, odrzucam. I Randall spod kosza. Jest obrona. Kontratak. Lewy róg. Truja. Siedzi. Robert Pack za 3. Corner free. Co tu się stało? Dobra, mamy. Jeszcze jedna truja, Robert Pack. To jest, no. Ale ten Zion zbiera w ataku. Szaleństwo. No dobra, jak tak stoją, głupie. Ale tu jest skaczą. Luka. Ale. Tym razem. Zdobywa te punkty. Przegrywamy 14-12. Ale to jest szybka odpowiedź. Zajan jest szybki, nice. To jest szybki dzik. Dobra, mamy. Tak jest.
Dobra, kończ to. Piękne. Ja już taki głupi nie jestem. Dobra, mamy. Prowadzimy 20 do 19. Musimy bardzo uważać, żeby nie było trójki. On Boldy, ale Luka udało mu się tutaj ściąć na backdoorze. Trzeba to skończyć, słuchajcie, jak drzwi butter. Za trzy nie ma co się zastanawiać. Nie! Dobra, dobra. Ja ich ściągnę teraz. A. I teraz kończysz. Słysz? Let's tak go! Ale to zrobiliśmy. Kurde, ale jakie mecze. 5 z rzędu, mamy to. I to było już piąte, jeśli nawet nie szóste zwycięstwo. Udało nam się zdobyć wszystkie te nagrody z danego dnia. I wiecie co? Po prostu pokażę wam, co tutaj wypadło. I z góry uprzedzam, nie było źle. Wiadomo, że najlepszy drop wydarzył się na samym początku tego odcinka, ale wychodzi na to, że chyba warto grać o te paczki premium. 84+, overall premium, myślałem, że po prostu wpadnie mi jakiś szafir, nic ciekawego, a tymczasem sami zobaczcie. Buck Williams, Gems of the Game, spoko, nie mam tej karty. Grunt, że to nie jest karta do Quixelu, że to jest Gems of the Game, przyda się to na pewno do wielu różnych rzeczy. Ja tam jestem zajarany, ta karta chodzi coś koło plus minus 10 tysięcy MT, więc chyba całkiem nieźle jak na 5 wygranych meczów z rzędu z fajnymi kolegami, którzy wiedzą, co to jest teamplay. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Klasycznie zapraszam do stawiania kciuków w górę, subskrybowania tego kanału. Więcej treści z NBA 2K25 niebawem. Yo!